Wreszcie znajdziemy wszystkich rosyjskich agentów. Dopadniemy ich, ujawnimy i pokażemy światu, którzy polscy politycy im pomagali. Którzy polscy politycy tak naprawdę byli na jeden telefon z Kremla, którzy służyli ruskim interesom, którzy byli po prostu zdrajcami. Brzmi znajomo? Ale tym razem to nie Antoni Macierewicz. To nie Jarosław Kaczyński. To Donald Tusk rusza na krucjatę. Nie grają mu jednak surmy bojowe, ani werble do szturmu nie warczą, że posłużę się poezją. On po prostu mówi sam do siebie. Wariat? Nie. Polityk. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry, któryż to już raz dopada nas to wzmożenie pod tytułem Szukaj ruska, Złap agenta. Ono się pojawia raz na rok, raz na dwa lata, kiedy aresztujemy kolejnego rosyjskiego lub białoruskiego agenta, kiedy stanie się coś ważnego. Ta historia się powtarza od dziesięcioleci. Słyszeliśmy to już tyle razy, że właściwie nie robi to na nas wrażenia. Nie robi. No, chyba trochę robi, skoro politycy ciągle tego chwytu używają. Tym razem zaczęło się oczywiście od Tomasza Szmyta. Przypomnijmy, że na początku maja polski sędzia uciekł na Białoruś. Serdecznie witam Państwa z pięknej białoruskiej ziemi. Mamy piękną pogodę, za mną piękne pola, w dalszej perspektywie lasy. Zapraszamy na Białoruś. Po pierwszym szoku rozpoczęła się ulubiona zabawa polskich polityków, czyli szukanie winnego u konkurencji. No więc Platforma przypomniała, że Tomasz Szmyt pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości za Zbigniewa Ziobry, później trafił do KRS-u, tego okropnego KRS-u, tego neo-KRS-u, no a poza tym jego żona, tak zwana Mała Emi, była nikim innym, tylko głową e, grupy hejterskiej, która hejtowała w internecie sędziów, którzy walczyli z kolei z reformą Ziobry. No, posłowie PiS nie byli dłużni. Oni od razu przypomnieli, tak, to była prawda, tak było w 2019 roku, ale dwa lata później, całkiem niedawno, skruszony Tomasz Szmyt już łukał, że on tak naprawdę chce służyć Polsce. Chodził do Sejmu na zaproszenie posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz i mówił, że wszystko, co robił dotychczas, było złe, ale teraz to on stanie po właściwej stronie mocy. Każdy, jak, wie, jak widać, może sobie zbudować takiego szmyta, jakiego chce. Albo był on więc człowiekiem Kaczyńskiego, albo oczywiście pupilem Tuska. Tymczasem oczywiście był pupilem Moskwy. Ale to chwilowo polskich polityków nie interesuje. Interesuje ich coś innego. Interesują ich wybory. Wybory do Parlamentu euro Europejskiego. One odbędą się za miesiąc. I taki sygnał do ataku dał Donald Tusk. On użył tej ucieczki sędziego Szmyta jako oręża politycznego. A cóż takiego zrobił Donald Tusk? Ano, rozszyfrował skrót PZPR. Posłużył się tutaj słynnymi słowami Leszka Moczulskiego, tego samego Leszka Moczulskiego, który należał nie tylko do PZPR-u, ale i do PPR-u. Mało tego był. Tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Lech, tak przynajmniej stwierdził sąd, który go ostatecznie skazał. W 1992 roku Lech Moczulski wypowiedział te pamiętne słowa. Rozszyfruję ten skrót. Płatni zdrajcy, pachołki Rosji. kto no doskonale musi pamiętać. On był wtedy na sali sejmowej i z, zapamiętał, jak wszyscy politycy. Teraz Donald Tusk przyszedł i powiedział, że Zjednoczona Prawica, że PiS to są właśnie płatni zdrańcy i pachołkowie Rosji. Grubo? Hm. Może i grubo, ale wzbudza emocje. A o to właśnie chodzi. O to chodzi, żeby, te żeby ta kampania wzbudzała jakieś emocje. No bo co robi wtedy dalej Donald Tusk? On uruchamia swoich silnych razem. Silni razem... Lecą już we swoje internety z przekazem prostym. Albo z Tuskiem, albo z Ruskiem, mówią. Wybór macie prosty. Albo Donald Tusk, albo Ruska zgraja. No, w tej sytuacji każdy normalny człowiek woli być jednak po stronie Polaka, prawda? Nawet jeśli to jest ten Polak, którego jeszcze niedawno Jacek Kurski witał znanymi słowami. Co jeszcze Polacy muszą zrozumieć, żeby, żeby, żeby uświadomić sobie, że to jest działanie, niestety, firm Deutschland? W każdym razie, od kilku dni przekaz Platformy Obywatelskiej i ich sojuszników jest jeden. Te wybory rzeczywiście są walką o suwerenność Polski, ale nie tak, jak chce PiS, który mówi, że zagraża nam Unia Europejska. Nie. Te wybory są o suwerenność Polski, bo albo będziemy niepodlegli, jak chce Platforma, albo będziemy russcy, de facto russcy, jak oczywiście, zdaniem Platformy, chce PiS. W tej atmosferze nic dziwnego, że premier zaproponował powołanie Sejmowej Komisji, która zbada wreszcie raz na zawsze rosyjskie wpływy w Polsce. Brzmi znajomo? No tak, taka komisja już była, ale o tym za moment. Tym razem ma powstać komisja, niezależna oczywiście od polityków, z ekspertami, która ma to wszystko wyjaśnić. Tak, raz na dobrze. I kiedy wydawało się, że to wszystko rzeczywiście pójdzie tym tropem, to sprawa zaczęła się komplikować. Zaczęła wjeżdżać trzecia droga. Ale zanim o tym, to powiedzmy w zasadzie po co to Tuskowi? Po co Tusk wchodzi w te kolejny? Po co Tusk? Tusk szuka Ruska. A no, Tusk tak naprawdę wcale nie szuka Ruska. Tusk tak naprawdę mówi sam do siebie. Tusk apeluje do swoich. Tusk mówi: chodźcie, musimy się zjednoczyć, bo zagraża nam ten straszny Kaczyński i ten jeszcze gorszy Putin. Oni de facto przecież są razem. Widzicie, prawda? Jaki to ma związek z rzeczywistością, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Chodzi o wywołanie emocji, a emocje, no, emocje nie opierają się na rozumie. Emocje opierają się na porywach serca. Duża frekwencja w wyborach w październikowych dała Tuskowi relatywne zwycięstwo. Tym razem ta frekwencja może być nawet o połowę niższa, może mieć może pójść do wyborów co trzeci polak, no 40%. Co wtedy? Co jeśli wyborcy platformy nie pójdą do wyborów? Kolejna przegrana w wyborach to byłoby bardzo przykre. Tego Donald Tusk chce za wszelką cenę uniknąć. On mówi do swoich wyborców nie niemalże wprost. Jeszcze raz, jeszcze ten jeden raz pójdziemy razem, pogonimy Kaczora, pogonimy Ruska. Ale powiedziałem, że. Sytuacja z komisją zaczęła się komplikować i rzeczywiście. Otóż okazało się, że Trzecia Droga wcale nie chce komisji zbadającej wpływy Rosjan, rosyjskich agentów na polską politykę. Dlaczego? Spytacie. Czyżby Hołownia i Kośniak-Kamysz nie chcieli dojechać kaczora? Otóż oni chcieliby może i dojechać kaczora, ale widzą dwa zagrożenia. Są dwa powody, dla których oni nie chcą tej komisji. Pierwszy to polaryzacja. Cóż ona oznacza? Ano jak Donald Tusk krzyknie, komisja, badajmy ruskich, pokazuje w zasadzie po co badać, ja wiem kto to i od razu pokazuje, o tu siedzą, w tych ławach, odtąd dotąd, PiS, to oni. A w internecie rozniesie się hasło albo z Tuskiem, albo z Ruskiem, to wtedy nie ma miejsca na trzecią drogę. Nie ma miejsca na PSL, nie ma miejsca na Hołownię, nie ma miejsca na nikogo innego. Jesteś albo za Kaczyńskim, albo za Tuskiem. To jest właśnie ta polaryzacja, która zagraża wszystkim słabszym, mniejszym od nich partiom. Dlatego oni tego nie chcą. Ale jest jeszcze jeden powód. Otóż jest najnowszy sondaż Ibrisu. No i cóż z tego Ibrisu można wyczytać? Zadano ludziom bowiem pytanie, czy zgadzacie się ze słowami Donalda Tuska, że PiS, Zjednoczona Prawica, to płatni zdrajcy pachołkowie Rosji? Co się okazuje, że ledwie 30%, nawet nieco mniej niż 30% Polaków zgadza się tutaj z Donaldem Tuskiem. 60% Polaków się nie zgadza, czyli 1 trzecia się zgadza, 2 trzecie nie. To jest już poważny sygnał alarmowy. Nie warto iść z tymi, których ludzie no, nie popierają w tej sprawie, ale jest jeszcze coś ważniejszego. Otóż te same badania mówią: Uwaga, uwaga, że tylko 13% wyborców trzeciej drogi, 13% mniej więcej co dziesiąty, no niech będzie, co ósmy, tak? Co ósmy wyborca trzeciej drogi zgadza się z Donaldem Tuskiem, a ponad 70% się nie zgadza. Wyborcy trzeciej drogi, nie uważają wcale, że PiS to płatni zdrajcy pachołkowie Rosji. To nie znaczy, że oni kochają PiS, może mają nieco dłuższą pamięć. Pamiętają przecież, jak Donald Tusk straszył PiSem, mówił, że PiS to wojna z Rosją, że PiS to zagrożenie, że to fanatyczni, antyrosyjscy szowiniści. Bo tak przecież przez lata było. No i chołownia. Kosiniak-Kamysz i politycy Trzeciej Drogi powiedzieli jasno, nie, komisji w Sejmie nie będzie, niech to badają służby. Donald Tusk wtedy powiedział, trudno, stworzymy komisję rządową. Ach, wiecie, jak rząd ma sam ustalać, kto jest agentem rosyjskim, to właściwie to wszystko staje się kompletną fikcją, no bo z równym powodzeniem wyrok można wydać już teraz. Naprawdę nie trzeba tworzyć komisji, do której zaprosi się obsesjonatów i bajkopisarzy w rodzaju eksperta Tomasza Piątka, może od razu kolegów yy, Romana Giertycha. Oni wszyscy przecież doskonale wiedzą. To, co już mówiłem tutaj parę razy, że PiS to ruscy agenci. Po co ta komisja więc? Nagle się okazuje, że w tej sprawie Donald Tusk zostaje sam. On mówi do siebie, ale to nie jest wariat. On nie mówi do siebie osobiście, rzecz jasna, on mówi do swoich. On ich wzmacnia. Jeszcze raz to powiem. Chodzi o wywołanie w ludziach emocji. Chodzi o to, żeby poszli do wyborów. Ta frekwencja, o czym już mówiłem, naprawdę może być dramatycznie niska. I Tusk wcale nie wie, czy ona będzie niska, bo na przykład wyborcy z małych miasteczek, ze wsi, ci, którzy częściej głosują na PIS, nie pójdą, może się okazać, że ci, którzy dali mu zwycięstwo, nie pofatygują się tym razem do urn wyborczych. Zresztą, jak sami widzicie, historia lubi się powtarzać, prawda? Przecież rok temu to prawo i sprawiedliwość, rządzące wtedy prawo i sprawiedliwość, stwierdziło, że trzeba wreszcie zbadać, rosyjskie wpływy na polską politykę. Przypomnieli sobie o nich po ośmiu latach swoich rządów, na kilka miesięcy przed wyborami. No rychło w czas sobie przypomnieli. No ale przypomnieli sobie w ten sposób, że wyrychtowali taką ustawę, która od razu została nazwana Antytusk. No i na mocy tej ustawy powstała komisja. Komisję miał powoływać Sejm, ale ponieważ opozycja to głosowanie zbojkotowała, to powołał ją de facto sam PiS. To znaczy, głosami PiS powstała komisja. I ona, uwaga, 29 listopada zeszłego roku, czyli na półtora miesiąca po wyborach, po przegranych de facto przez PiS wyborach, kiedy już było wiadomo, że PiS władzy nie utrzyma, przygotowała taki wstępny raport. A cóż tam było w tym wstępnym raporcie, pamiętacie jeszcze? Ano, w tym wstępnym raporcie napisano, że. Rekomendujemy, żeby władze w Polsce nie sprawowali, żeby dostępu do tajnych informacji nie mieli tacy ludzie jak Donald Tusk, dzisiejszy premier, Bartłomiej Sienkiewicz, dzisiejszy, no, były minister, dzisiaj kandydat do Parlamentu Europejskiego i Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, obecnie również minister spraw wewnętrznych. Po, powiedziano jeszcze, że dwóch innych bardzo ważnych polityków, w tym jeden od Hołowni, Jacek Cichocki, szef kancelarii Sejmu, oraz trzech bardzo wysokich rangą oficerów służb specjalnych, nie powinni ci, ci ludzie dojść do władzy. Oczywiście raport tej komisji wyśmiano, bo to sobie pisowcy napisali, ha, 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 a ludzie zdecydowali inaczej. No i, no i tak, i właśnie tak jest. Pisowcy sobie tak napisali, a ludzie zdecydowali inaczej. Tusk dzisiaj chce swojej komisji, która napisze dokładnie to samo tylko odwrotnie. Jakie zarzuty postawiono w tym e, raporcie Tuskowi, politykom platformy? Ano powiedzieli, powiedzieli nam ci członkowie komisji, że Tusk, że rządy platformy chciały resetu z Rosją. Resetu. O co chodziło? Ano. Gdyby chcieć z nimi na serio polemizować, a nikt tego nie robił, bo wszyscy wiedzieli, że to polityka, to trzeba byłoby przypomnieć, że cały świat, nie tylko Unia Europejska, chciał owego resetu, czyli rozpoczęcia stosunków z Rosją na nowo. Trudno, żeby polscy politycy od tego abstrahowali. Wtedy wszyscy żyli nie tyle złudzeniami, ile taką nadzieją, że może jakoś uda się tę Rosję no, powstrzymać, że uda się ich powstrzymać od najgorszego. Przypomnę zresztą, że PiS wcale nie był, jak twierdzi, zupełnie wolny od takich pomysłów. Wyśmiewano w końcu marszałka senatu Stanisława Karczewskiego, że jedzie na Białoruś i spotyka się tam z ludźmi Łukaszenki, po czym mówi, że Łukaszenko w zasadzie jest miłym człowiekiem. Po co to było? Spytacie. Czy, da te, czy to może być dowodem na to, że, że PiS to ruscy i białoruscy agenci? No nie. To jest dowodem na to, że PiS też kombinował, jak tutaj utrzymać choćby jakieś poprawne relacje z reżimem w Mińsku. Próbowali jedni, próbowali drudzy, oczywiście się nie udało. Żeby było jasne, ja nie twierdzę, że jedni zachowywali się tak samo jak drudzy. Ale pokazuje, że w tej sprawie i jedni, i drudzy na różne sposoby, ale próbowali. To są fakty które oczywiście są niewygodne i dla jednych, i dla drugich. No bo cóż. No bo lepiej powiedzieć po prostu, że nasi przeciwnicy polityczni to wcale nie są Polacy. To są zdrajcy. To są russcy agenci. Być może ktoś jeszcze tym hasłem pobudzony pójdzie do urn i odegłos na nas, a nie na tych rusków. Może tak, może nie. Ale wiecie, co w tym wszystkim jest smutne? A to, że ta sprawa jest naprawdę bardzo poważna. Właśnie kiedy nagrywam dla Was ten odcinek, dowiaduję się, że na Słowacji był zamach na premiera Roberta Fico. Skądinąd premiera podejrzewanego o sympatie raczej prorosyjskie, na przykład, niż proukraińskie, ale to nie ma znaczenia. Czasy są ewidentnie, ewidentnie niebezpieczne. Nie wiemy oczywiście jeszcze nic, co kierowało zamachowcom. Być może to po prostu wariat. Ale wiemy na pewno, że takimi ludźmi chętnie posługują się służby, służby rosyjskie. Financial Times pisze, że rosyjskie służby mogą dokonywać sabotażu, że rosyjskie służby mogą dokonywać ataków, takich jak podpalenia, na przykład. My nie wiemy, czy te podpalenia to przypadek, wypadek albo bandytyzm. Może ktoś tu był inspirowany. Oczywiście, ja tego nie wiem. Ale sprawa jest poważna. Tymczasem co robią polscy politycy? Oni nie badają tego, nie chcą, żeby służby specjalne sprawdziły, zbadały stan polskiego państwa, czy my jesteśmy chronieni przed rosyjskimi agentami. Nie. Oni po prostu chcą się napieprzać. Bo tak naprawdę nie chodzi im o wyjaśnienie czegokolwiek. Chodzi mi o to, żeby przed wyborami nasze było górą. Żebyśmy to my wygrali. No co ja wam powiem, no jak zawsze chodzi o jedno. Okazuje się, że po prostu chodzi o władzę. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.